dlaczego powstało takie pytanie, dlaczego jest ten problem, ta ustawa jest aktualna. Jeszcze w 1955 roku, za czasów władzy radzieckiej, Ministerstwo Zdrowia przyjęło uchwałę, znaczy, która zlegalizowała aborcję na Litwie. Od tego czasu już minęło dużo, dużo lat, nauka zrobiła ogromny postęp do przodu i teraz naukowcy, medycy jednogłośnie, jednoznacznie przyznają, że życie ludzkie zaczyna się właśnie od poczęcia. I, a tam, gdzie idzie mowa o życiu ludzkim, znaczy to jest wartość absolutna i powinniśmy ją chronić. W 1997 roku naukowcy litewscy profesorowie podpisali się pod odnowioną przysięgą Hipokratesa. I właśnie w niej podstawowym założeniem jest zdanie, twierdzenie, że znaczy, będę chronić życie od momentu poczęcia aż do naturalnej śmierci. No i lekarze, którzy ukończyli studia, trafiają do klinik, do szpitali, do prywatnych klinik i mają taki dylemat, no, albo złamać przysięgę, albo dokonywać zabiegu aborcji. Jeżeli nie będą wykonywali zabiegu aborcji, mogą stracić pracę lub w ogóle jej nie znaleźć. A więc nawet z tego środowiska otrzymaliśmy jawne sygnały, ażeby uporządkować ten problem prawnie. Ja już nie mówię o pozycji Kościoła katolickiego, jego pozycja jest jednoznaczna w tym temacie. Chcę powiedzieć, że nie bardzo ja rozumiem i my rozumiemy, dlaczego liberalny stosunek do przerywania ciąży właśnie sugeruje nam, że jedno wyjście jest przerywanie ciąży. Żyjemy już w XXI wieku, są środki antykoncepcyjne. Z drugiej strony, jeżeli już tak się stało, że jest niepożądana ciąża, są też inne wyjście, jest okienko, jest jeszcze wyjściem dom dziecka, adopcja, a nam sugerują, że samy prosty, samy nieludzki sposób to właśnie zabijanie nienarodzonego dziecka.